Dzień dobry. Jan Piński i Tomek to były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś opowiemy Państwu, jak Szymon Hołownia łasi się do PiSu, obecny marszałek Sejmu. No, my to już sygnalizowaliśmy parę razy. On po prostu bardzo chce zostać prezydentem, ponieważ prezydentem może zostać tylko jak przejdzie do drugiej tury wyborów. A to musi, żeby trafić do drugiej tury wyborów, musi mieć miejsce szereg czynników. Między innymi wystawienie Doroty Gawryluk przez Zygmunta Solorza jest ukłonem w stronę Szymona Hołowni, bo jeżeli to się stanie faktem, to kandydat PiSu i Dorota Gawryluk i Szymon Hołownia, te, te, ten układ daje największe szanse Szymonowi Hołowni na wejście do Drugiej to, się niczego nie gwarantuje. Zanim przejdziemy dalej, po pierwsze chcielibyśmy Państwu polecić książkę Izabeli Peck. Książkę, która opowiada o flircie jej trzyletnim z Andrzejem Dudą, który nie miał nic lepszego, do, że tak powiem, do roboty, jak pisanie po nocach z byłą modelką. Polecamy też naszą rozmowę z panią Izą, też można sobie wyrobić zdanie na temat przede wszystkim PiSu. Krótko mówiąc, ona tam podyktowała taką dosyć prostą receptę, na, że PiS uży politycy PiSu używali władzy do tego, żeby łapać kobiety za cipy. No, tak, to, tak to krótko mówiąc wyglądało. Czyli władza, możliwość załatwiania roboty w spółkach Skarbu Państwa, jako afrodyzja, jako sposób regulowania należności za seks. Krótko mówiąc, nie tylko praca za seks, pieniądze za seks, po prostu wszystko tylko, że nie własne, prywatne, ciężko zarobione, tylko nasze, ciężko zapłacone w podatkach. Powiem Państwu, historia szokująca: przede wszystkim, jak się człowiek zastanowi, kto jest prezydentem Polski. Szanowni Państwo, słyszeliśmy, że nie tylko my jesteśmy zszokowani, ale zszokowana jest także pierwsza dama, która y, podobno mówi do, niej, do, do, do męża żulczykiem. Nie wiemy, co to do końca znamy, z, znaczy, ale boimy się. boimy się ślepo od do... światło po prostu. O tak, ślepo. To tak, no bo wiesz. Naprawdę, tak? bo, 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 bo boimy się. To po światło ją prostu... tak. Boimy się, boimy, się, boimy się dywagować z Tomkiem, bo, bo, jeszcze, bo jeszcze skończymy tam, gdzie, gdzie pisarz Żółczyk, czyli z jakąś nagrodą Bukeran. A ja jeszcze, szanowni państwo, polecę, bo to jest e, dziś e, pierwszy dzień sprzedaży historii bez cenzury. To jest nasz najstarszy magazyn, który wydajemy, ale przede wszystkim, szanowni państwo. No muszę powiedzieć, no musicie po prostu pójść do, do, do kiosku, kupić tę tą gazetę. Ona jest po prostu fan. Dla wszystkich tych, którzy kupu, kupują i są fanami historii bez cenzury, to jak zobaczycie po prostu, jaka jest, jest inna, tak, jak, tak, jest... jak ona jest wydrukowana, super. to się, aż po prostu nie chce, nie chce się od, odkładać jej z rąk. To jest po prostu, szanowni Państwo, ja zajmuję się drukowaniem książek prawie 30 lat i, i, i czasopism. Jeszcze mi się nie udało tak ładnie wydrukować gazet, Więc tutaj, szanowni państwo, po, pomimo oczywiście fajnych treści, to jeszcze jest przyjemność trzymania w ręce. Tutaj jest tekst redaktora naczelnego, rosyjski Cud Wódki. O co chodzi? Otóż, szanowni państwo, Mon, to za, mon, za pieniądze z wódy Rosjanie zbudowali armię, którą podbili świat. To bardzo taka ciekawostka. Jest o żonie Ignacego Mościckiego, która faktycznie rządziła II Rzeczpospolitą. Jest tu o żydowskich piratach Karaibów, to znaczy wypędzeni z Hiszpanii Żydzi zaczęli, no oczywiście nie wszyscy, ale część z nich poszła drogą Piractwo, po prostu zakładali własne syndykaty pirackie. Tutaj jest opis, szanowni państwo, naprawdę takich żydowskich piratów, piratów z krainów. Bardzo ciekawy notów na film. Historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Polecam też również mój tekst. I tutaj też z takich o tym, dlaczego słabi wygrywają wojny, to znaczy, dlaczego słabsi odnoszą sukcesy. Jeszcze powiem trochę na końcu. Ale teraz wracamy do Szymona Hołowni, który, uwaga, co on takiego robi? Po pierwsze, ogłasza, jakby to powiedzieć, prób, że on jest tym rozsądnym człowiekiem, który jako ten rozsądny człowiek, po pierwsze, nie będzie się. To, czy tutaj powiedzmy tak, jeżeli chodzi o 4 czerwca, to on nie jest entuzjastą, jeżeli chodzi o marsz, ale jeszcze twierdzi, że jeszcze nie, nie podjął decyzji, czy będą wzywali. Natomiast ewidentnie na przykład tutaj tego teksty, że nie widać powodu do delegalizacji PiSu, to już jest no, wyraźny sygnał, bo szanowni państwo, mówimy o ugrupowaniu, które dążyło do wprowadzenia dyktatury. Mówimy o ugrupowaniu, którego... Szefowie świadomie kupili program do zwalczania terroryzmu, który wykorzystali przeciwko dziennikarzom i przeciwko poli przeciwnikom politycznym, e przeciwko sędziom, przeciwko adwokatom. E jeżeli to nie o jest to specjalnie tak, wywiadu. 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 Ja ja państwo, tam jest, e no, no, no krótko mówiąc. E powodów dla delegalizacji. No jeżeli partia, która dąży do wprowadzenia dyktatury, która wyłącza mechanizmy demokratyczne, żeby nie można jej było odebrać władzy, jeżeli to nie jest powodem demokraty, do, do delegalizacji, to cóż jest? No, no i skąd jest to umiarkowanie Szymona Hołowni, to łaszenie się do PiSu, żeby się im przypodobać? No stąd, że on potrzebuje głosów pisowskich do tego, żeby móc nawiązać walkę z kandydatem koalicji obywatelskiej, bo nie wiadomo, czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy to będzie Donald Tusk, tudzież z kandydatem PiSu. u no, On po prostu liczy na to, że PIS przegra z nim rywalizację o drugą turę, i następnie, mając do wyboru Trzaskowskiego lub Tuska z jednej strony, albo Szymona Hołownie z drugiej, no to wybierze Szymona Hołownie. Ryzykowna gra, eee, ff, tak jak powiem, bo PiS, PiS trzeba dobić. Jeżeli nie dobijemy PiSu, to, to to się zemści. Szanowni Państwo, powiem Wam, że mnie jest przykro, bo tak patrzę, że ja się rzeczywiście zestarzałem, bo ja w jakiś sposób wierzyłem w chłownię a powinny mi się zapalić lampki ostrzegawcze. Yy, bardzo Lubiłem chołownie, teraz już coraz mniej po tych wszystkich działaniach. Wiecie Państwo, dawniej było inaczej, także już, już chyba się starzeję, albo dałem się po raz kolejny oszukać, tak jak Państwo chyba też. Widzicie, uwaga, jeżeli ja czytam, tutaj cytuję za onetem wypowiedź chołowni odnośnie marszu 4 czerwca który ogłosił marsz, no przepraszam, nie marsz, tylko, tylko demonstracji, która ma być na pracy zamkowej. No przykro mi, że nie będę mógł być, ale w związku ze stanem zdrowia naprawdę nie mogę. My mamy zapakowany ten tydzień przedwyborczy wyborczy podkorek. Raczej nie. To jest wiec PO. Jak PO uzna, że będzie fajnie spotkać, to nad tym się zastanowimy, ale nie będzie... Nad tym naszej zwady. Powiedział Szymon Hołownia, pytany w Polsat czy pojawi się na demonstracji 4 czerwca, którą ogłosił Donald Tusk. I dalej mówi tak. Jesteśmy innymi ugrupowaniami politycznymi, i inaczej rozkładamy akcenty. Koalicja teraz bardzo polaryzuje, koalicja Obywatelska. Podobnie jak Pi, podobnie jak Pi, dodał i zaznaczył, że trzecia Droga działa inaczej. Doprowadzenie do sytuacji, w której w Polsce każdy musi się opisać, czy jest agentem niemieckim, czy rosyjskim, doprowadza do tego, że zdecydowana większość Polaków z tym się nie odnajduje, powiedział Hołownia. Panie Hołownia, wie pan, sama kwestia tego, co robi Kaczyński i że określa Donalda Tuska agentem niemieckim, no już powinna u pana nie powodować takich wypowiedzi, że pan to równoważy, że jedni niemieckimi agentami, drudzy rosyjskimi agentami, bo sam Pan wie, wie pan nie pamiętam takich pana reakcji w marszu 4 czerwca rok temu. Byliście, byliście szczęśliwi, że możecie być i dołączyć się do tego zbiorowego buntu, Bo tu element buntu Polaków przeciwko władzy PIS przyszliście, byliście radykalni. Przyszli. Nie miał pan zapchanego kalendarza, kiedy był e, marsz, e, marsz e, w październiku. Kalendarz był, kalendarz był wolny. Pan mógł przyjść. I mamy sekundę e, tutaj opóźnienia, zawieszenia. Internetu. Ważny problem. I ludzie po prostu Tomku, Tomku, to tak. Tomku, czy możesz powtórzyć ostatnie 30 sekund, bo mieliśmy zawieszenie internetu. Tak. Szanowni Państwo. Mówiliśmy e... o 4 czerwca. Tak, tak, tak. Pan Szymon Hołownia nie miał problemu z tym, żeby Znaleźć miejsce w kalendarzu na marsz 4 czerwca rok temu. Przyszedł, był szczęśliwy, przyłączył się razem z lewicą. Wszystko było, widać było, że koalicja jest, jest niezwykle stała i ta przyszła koalicja, że wszyscy wiedzą, że PiS to zło. Trzeba odsunąć to zło, które, jak widzicie Państwo, jak, jak jakiś nowotwór opanowało państwo. Później też. Miejsce w kalendarzu miał spokojnie na marsz 1 października ma milionów. Oczywiście też. Nie miał żadnych problemów z tym, no czy Donald zrozumiał i powiedział, bo były problemy po tych pana decyzjach, bo okazuje się, że wy mogliście rozbalić to, że Pisby dalej wygrał, czyli trzeba było pana wesprzeć, trzeba było wesprzeć trzecią, trzecią drogę i. Był apel, głosujcie na trzecią drogę. To było tak zrobione. Pamięta pan podczas słynnej debaty, w której Tusk panu podał piłkę. Tusk mógł ich rozjechać, ale pozwolił panu mocno zaistnieć tam. Tak to wyglądało. Wie pan, I teraz, jak ja patrzę na te pana dziwne działania, najpierw pan w ogóle. Powiem, powiem panu tak, to, że żeście nie dogadali się i nie zrobiliście jednej wspólnej listy już w wyborach parlamentarnych, to przez ambicyjki polityczne pana mieliśmy duży problem. Mieliśmy duży problem, bo PiS wtedy przegrałby z Kretesem, nie byłoby tych rządów dwutygodniowych, nie było tych, tych, tych argumentów, które dostał Kaczyński. Byłoby inaczej, wy byście się podzielili stanowiskami, bo byłoby normalnie, bo tak to tak wszystko funkcjonuje. Gdyby nie te pana dziwne jakieś zachowania, nie wiem czy one były powodowane, że pan dopuszczał wojsika i Kamińskiego w ogóle że, na posiedzenie Sejmu, że jednak mogli głosować, że tutaj wysyłał pan, pan jeszcze jakieś opinie w sytuacji, kiedy sytuacja jest jednoznaczna, czy oni są posłami, czy nie. Nie, są i koniec. Prawda? I później, kiedy by już nie byli, nie byli posłami, no to niech niech się szarpią. Niech... A pan im dał tego paliwa, żeby mogli się tutaj awanturować. I widział pan no, cyrk w całej Polsce. Wpuszczał pan do głosu Kaczyńskiego w takim trybie, bez trybu. Mógł sobie do pana przyjść, innym, innym pan nie pozwalał. Tutaj zaczynało być już dziwnie. A teraz, kiedy pan gra na swoim prezydencję. Po pierwsze, kiedy zaczęły się już te pierwsze symptomy, że w wyborach samorządowych chociażby powinna być jedna lista. Piś znowu by nie mógł mówić, że wygrał. Też nie. I teraz do, do Europarlamentu robicie to samo. Pan mówi o jakimś sztucznym oddzieleniu. Spodziewam się, że trzecia droga będzie dołowała. Zobaczy pan. Natomiast PSL, niedługo Pana zostawi. Bo ja tam widzę dużo ludzi merytorycznych i wie Pan co, oni dostali resorty, w których muszą zapieprzać. Muszą robić, bardzo poważne, no bo Kosiniak-Kamys, dobry minister, który dostał tak ważny resort obrony narodowej, rozumie, że tutaj nie czas jest na te Pana ambicyjki polityczne. Zobaczy Pan, jak to będzie dalej. A Pan, Pan nas wszystkich rozczarował. Bo niech pan pomyśli, co by było, gdyby pan te poglądy głosił przed e, 15 października zeszłego roku. Ile punktów by, by, by procentowych byście zebrali? Ile byście, il, ilu byście do parlamentów? Sromotna klęska by była u pana. Teraz pan wychodzi i pan mówi, że e, umowy koalicyjne, no, pan nie będzie brał pod uwagę, bo pan już nie chce być marszałkiem rotacyjnym, tylko pan e, będzie chciał być marszałkiem przez całą kadencję. Wie pan, no, jeżeli pan będzie rozwalał w ten sposób koalicję, to też rozwalanie koalicji, no bo w takim wypadku będzie pan się musiał zgłosić dopisu, żeby zagłosował, żeby pana nie odwoływać. Co pan im da w zamian? Wie pan, tutaj w tej sytuacji, no nagle lewica mówi, że wyjdzie z koalicji. Tutaj pan. No, Gra pan dla PiSu. W sytuacji, kiedy pan mówi, że pan, że pan no nie jest za, za komisją do wpływów rosyjskich, za komisją, która jest niezwykle istotna i w jakiś sposób dezawuje pan to, co tutaj mówi premier i, i to, to, co większość Polaków, może pan może pan sobie dokładnie to mm, sprawdzić, chce rozliczenia PiSu, pan mówi nagle nie. Czyli co, oni mają być bez stali dalej? Ziobro, Kaczyński, reszta. No, dla Pana to żaden problem, bo Pan najwyżej będzie albo kawirową opozycją, yy, i będzie Pan sobie siedział, i, i będzie Pan się dogadywał znowu z nimi yy, w sposób kum kumplatorski, a, a ale część z nas to już mówił, yy, Mówili ludzie, ludzie z, tej, z tej bandy Ziobry, że no przyjdą, to dopiero zrobią porządek. Czyli pan im to zostawi. Nie, wie pan, bo to będzie w Polsce, będą w Polsce, ulica będzie rządziła wtedy. Pan do tego dąży. I pan robi to dla swoich takich e, personalnych, personalnych e, interesików. Bo, bo to nawet, nawet nie jest jakiś biznes, bo powiem panu, że pan ma małe szanse, bo pan na tym mało ugra, bo zobaczy pan, że ludzie... Po prostu mówiąc, po prostu się wkurwią, bo tam jest mało treści. Wie pan, no Tusk może źle zrobił, bo powinien też pan jakiś resort. I pan w tym resorcie by nie podobał. resort, w którym trzeba robić. Poważny. No w sumie Pan, pan ma te, te różne, różne działania na początku, żeśmy się kupowali na te, na te zagrywki piarowskie, a dalej już trzeba pracować. Wie pan. To niezwoływanie, yy, znaczy nie, nie, nie głosowanie nad tematem aborcji, który był niezwykle ważny. Wiadomo było, że wprowadzi jakiś ferment. To wszystko działało na. Niech pan zobaczy, yy, na czym one pan działa. Te rzeczy, które, o których ja wymieniłem, to, to są działania na rzecz PiSu. Tylko dlatego, że pan chce dalej sobie zachować ewentualną możliwość, że. Ta część pisowska tych kalibów, tych kmiotów na pana zagłosuje. Nie zagłosuje na pana, nie, pana tak samo nienawidzą, rozumie pan? Po prostu nie zagłosuje na pana. Także y, rozczarowuje nas pan, panie Hołownia. Jak pan nie chce się na marsz, to niech pan nie idzie. Y, spodziewam się, zobaczy pan, jakie będzie tąpnięcie w pana notowaniach, a PSL po prostu sobie od pana w pewnym momencie pójdzie bo to są ludzie, którzy myślą pragmatycznie. Rozumieli, że jednak koalicja z Platformą przetrwała bardzo długo, rządzili i Polska się rozwijała. Pan ogląda się na Kaczyńskiego. Panu, ale to jest, znaczy, powiem Pan w ten tego sposób. Nie to jest tak, że Szymon Hołownia ma swoją agendę. Mówimy, że walczy o stanowisko prezydenta. Dodajmy, że według umowy koalicyjnej w połowie kadencji powinien, musi ustąpić. Na rzecz Włodzimierza Czarastego, który ma zostać jego następcą. Stąd zresztą pojawiła umowa, się. Umowa, jest umowa, no po prostu. Pojawiła się nawet taka złośliwostka, że jest marszałkiem rotacyjnym. Dla 14,8% Polaków, dla 15%, rozliczenie PiSu to jest najważniejsze zadanie rządu. Dla prawie 27% jest to ważne zadanie. Są istotniejsze sprawy. Ale uwaga dla 3%. To jest bardzo ważne zadanie. Czyli mamy tak naprawdę rozliczenia. To mam rozliczenia chcę prawie 3 czwarte Polaków. Czyli to też jest dosyć ciekawe. To jest, to jest badanie SWS research. Dla RPPR, bo to w ogóle jeszcze śmiesznie wygląda z tego, że część wyborców PiSu chce rozliczyć. To jest śmieszne, no bo na to, na to wygląda. Z tej konstrukcji. Tylko, tylko, tylko 5,8% chce, nie chce, żeby się w ogóle rząd tym zajmował. Dla 10,5% to jest nieważne. Pytanie brzmi tak, jak ważne jest dla pani pana rozliczenie przez obecny rząd nieprawidłowości, jakich dopuściła się poprzednia ekipa rządząca? Prawda jest taka, że gdyby nieprawidłowości zastąpić przestępstwa, to mogłoby być jeszcze więcej, dlatego że no, no. mówimy naprawdę, no, to co powiedział wczoraj ten dyrektor. Funduszu Sprawiedliwości. To też jest taki żart, szanowni państwo. Ten Fundusz Sprawiedliwości i finansowanie z tego po prostu e, politycznej obecności ludzi, ziobry w mediach. Zgromadzenie majątku szanowni? prywatnego. Zgromadzenie ale... prywatnego majątku. Ja, ja będę. Ja będę, szanowni państwo, dzisiaj rozmawiał z mecenasem Jackiem Gajem na ten temat, bo jest jeszcze wątek, który sygnalizuje mecenas Giertych, ale my tak naprawdę musimy powiedzieć sobie wprost, że to było możliwe, dlatego że Ziobro odpalał działkę medium. Tak, on po prostu, szanowni państwo, to jest. Ja to widziałem na własne oczy, ja powiem, będąc młodym dziennikarzem, bardzo młodym, Miałem stoletnim wręcz. Byłem świadkiem, jak właśnie zbliżałem się do dwudziestki, jak się pojawiła reforma otwartych funduszy emerytalnych. Reforma, która w swojej początkowej fazie nie chodzi o założenia reformy, chodziło o odsetek kasy, który szedł na firmy, które zarządzały. To potem zostało skorygowane w kolejnych latach, ale w pierwszych latach one brały niesamowicie wysoki odsetek za zarządzanie. Nie było to w ogóle w żaden sposób uzasadnione. To już można było, by, możemy kiedyś zrobić osobny materiał. Nie ja może zaproszę pana byłego wicepreza oferty Ryszarda Jacha. Wiek, dlaczego, dlaczego tamten system po prostu był nieuczciwy? Krótko mówiąc, pozwolono. Wiecie Państwo, to jest tak, że jeżeli idziecie do funduszu, który tam zarządza i waszymi pieniędzmi są to dobrowolne wpłaty, to takie. Maksymalne opłaty za jakieś super drogie fundusze. Zresztą kompletnie nieuzasadnione. To jest 4% to są jacyś rekordziści, a około 2% to jest jakiś taki nazwijmy to standard, i to są wpłaty dobrowolne. A tutaj mieliśmy wpłaty przymusowe i w pewnym momencie wartość tych kosztów zarządzania to była 10, 10%. I dlaczego o tym wspominam w kontekście korupcji mediów? Bo media dostały wówczas działkę, te wszystkie się gdzieś reklamowały, w związku z tym media wziąły, jak ja kiedyś pamiętam zgłosiłem w pewnej gazecie szefostwu program, że może byśmy policzyli, ile oni biorą za to zarządzanie to po prostu kazano mi generalnie bardzo mocno się zastanowić, no oczywiście na zasadzie takiego, że jestem idiotą, który nie rozumie o tym, że, do, że dobra praca kosztuje i w ogóle ja tu chcę jakiś socjalizm uskuteczniać i, i w ogóle widać, że jestem jeszcze studentem, który... Tak, no bo socjalizmu zarabiamy teraz na siebie, prawda? By... Nie, ale nie Tomku, to chodzi, chodzi o to, że wiesz, że koncepcja, koncepcja, wiesz, skorumpowania mediów, czyli robisz biznes, robisz yy, skok na dużą państwową kasę, ale odpalasz działkę mediom. No i media się było nie zajmują. Szanowni Państwo, ja to widziałem wiele razy. To była kwestia Ofe, to była kwestia bodajże największej grabieży naszych kieszeni. To już tą traumę państwo macie, ja mam niestety za dobrą pamięć. Wiecie państwo, ja pamiętam, że ja 15 lat temu płaciłem rachunek za telefon jako dziennikarz komórkowy 275 zł. I to był, i to był zryczałtowany, bo gdybym nie, nie, nie wykupił tego pakietu 275, to by mój rachunek wynosił 6-7 stów no. za, za telefon komórkowy. Jak no teraz ktoś mówi, ale jak to możliwe? no To, to był jakiś bajrancki? Nie, to były normalne telefony, tylko Polska miała e, oligopol. E, Czyli porozumienie trzech. Wtedy to była idea, potem się zmieniła w Orange Plus i e, era GSM i te trzy. E, rachunki firmy... płaciliśmy u trzech oligarchów. W tak, nie, ale to było inaczej. To, to było tak, że tą ku chodzi o to, że oni podzielili między sobą rynek. Tak. I nie było żadnej konkurencji, nawalali się. Z cezorykami z odległości 100 metrów. To nie jest moje, mój komentarz, to był komentarz jednego z ekspertów w 2003 roku, który, z którym pogadałem na ten temat. Przyszedłem do mojego kierownictwa w tygodniku wprost i mówię: No to weźmy, opiszmy, bo mam dowody na zmowę cenową mam nawet miejsce, w którym się prezesi tych spółek spotykają, żeby uzgodnić dalszy brak konkurencji. No i usłyszałem wtedy, zostałem poproszony do gabinetu jednego zastępców naczelnego i on wyjął mi e, listę największych reklamodawców e, tygodnika wprost, pokazał mi ją i poprosił mnie, żebym zobaczył, jakich jest trzech z pięciu największych reklamodawców. No i ja mówię, no, to są te sieci komórkowe. No właśnie, panie Janie, no to bo jeszcze wtedy byliśmy na. Py, to jak się tak zmieni coś tutaj w tym zakresie i oni przestaną być trzema z pięcioma, to wrócimy do tego pańskiego tematu. No ale tak, w ogóle świetny temat, w ogóle znakomity, natomiast no, idzie do szuflady, a teraz pan idzie, coś się zajmie tego. I tak samo jest w tym e, korupcyjnym interesie Ziobry. On po prostu odpalił działkę mediom za to, żeby się nie zajmowały Funduszem Sprawiedliwości. I przecież to mamy, mamy normalną, chamską, zwyczajną korupcję. Ja powiem państwu, ja, ja wiedziałem o tym. Ja wiedziałem mniej więcej nawet, co ten koleś ma powiedzieć. A A i tak... Mówimy o liście płac. Pokażcie listę płac. Zróbmy, kto ile dostał. To czy mamy listę? Mamy pomocnika, który to zbierze, tą kasę, którą y, ludzie mediów dostali odpisów. Tak, jest... Bo fundusz, ja mówię, sprawiedliwości, wiesz, jaką, jaką... fundusz Sprawiedliwości jest mniej więcej policzony. Wiesz, wiesz mnie szokowało wczoraj jeszcze jedno. E... Ich największym problemem spędzającym im sen z powiek było to, w jaki sposób spowodować, żeby Fundusz Sprawiedliwości mógł kupować domy. No, rozumiecie Państwo, czyli Czarny musiał mieć Plus, Ziobro też się mieć swój program Villa Plus, u coś, coś, coś podobnego funkcjonowało. Szanowni Państwo, no, to jest szok. Ta banda nieudaczników nie umiała sama zapracować, nie umiała, tak jak olbrzymia większość Polaków, którzy spłacają kredyty, mają mieszkania, no niektórzy mają domy, robią to. Nie, oni chcą dostać z naszego, chcą sobie kupić i się na tym uwłaszczyć. I wiecie Państwo, jeżeli, ja wracam tutaj, jeżeli chołownia tego nie widzi, de facto ich wspiera. Pani chołownia, co pan robi? Wie pan, co będzie tak? Jak pan nie przyjdzie 4 czerwca, to pana nikt nie będzie, ale pana ludzie przyjdą. I, I na tym się skończy, bo pana ludzie przyjdą, bo tak wygląda. Jestem bardzo rozczarowany. Ale taka, taka ciekawostka, bo to, że jak mówimy o korupcji, no to Fundusz podpisał z wydawcami 244 umowy w latach 2019-2023, z czego w roku wyborów parlamentarnych 80 umów. Mówimy o kwocie około tych 140 milionów złotych. I teraz uwaga, w tej puli, która została ujawniona, jak mówimy o pieniądzach przekazanych, Dziennikarzom, wydawcom. Nie ma pieniędzy, która została przekazana za pośrednictwem różnych, wszelakich domów medialnych. I dlaczego właśnie mówimy o tym w materiale, że łasi się, się dopis? Dlatego, że nigdy nie było tak w historii, żeby ktoś na tak dużą skalę korumpował dziennikarzy. Dziś... Tak, hamskim sposobem. To ale to, wiecie, sporo... nie, my, ale myśmy, pamiętacie, Państwo, myśmy Wam mówili, że. Y... Kiedy my się tam zastanawialiśmy, jak blokować, coś przeszkadzać tak. PiSowi, korumpować Konfederację, etc., to tam powiedziano, że my tam rysujemy jakieś specjalne kombinacje operacyjne, a tam nie ma żadnych... Zwykły wał, z Nie, nie ma żadnej kombinacji, w w po prostu tak. Jarosław, nam mówiono... Dobrze nam mówił Jorki, że Jarosław po prostu, jak jeden wagon z kasą nie wystarczy, Jarosław dowie się drugi. Będzie począł cały, nie ma problemu. Tak, że, to będzie, że, że to jest tylko takie pytanie, Jarosław po prostu uznał, że Ziobro i cała ta konstrukcja polega na tym, że każdego, kto będzie się, że tak powiem, opierał, to oprócz tego, że tam będziemy go walić łopatą, będziemy przywozić kasę. I Możesz w końcu kasę odjąć do prosto I, I twoja rodzina. Może funkcjonować ty, twoja rodzina albo może być w pierdlu, bo tak. my cię skończymy. Ale tak, ale zobaczymy, co jest ale, zobacz, ale, 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 zobacz, ale, ale zobacz, jaka kasa. Tak. Żeby się Państwo, to jest tego typu. To się Jarosław w pewnym momencie nie, wspominaliśmy Państwu, on mówił, że my na, my na, my na pewno nie wiemy, ile pieniędzy wchodzi w do... tak. I... tak. Bo, bo by byśmy na pewno, na pewno byśmy poszli, po, po te pieniądze na pewno byśmy je wzięli, bo nie ma możliwości, żeby się ktoś opierał. I teraz, jak teraz patrzycie na całą, całą e, rzecz, czy znaczy to, do kogo apeluje hołownia, to ja teraz patrzę i widzę. E, ludzi, którzy są niezadowoleni ze zmian, no bo, szanowni państwo, wirtualna Polska musiała wywalić no nie chcę powiedzieć, że na zbity pysk, no musiała wywalić z pracy 120 osób. To nie jest nigdy miłe, szanowni państwo. Szkoda tych ludzi. Nie, ale to nie jest nigdy miłe, że, że tego, no więc teraz ci ludzie mają takie poczucie, że tracą robotę przez zmianę władzy, bo to tak. jest prawda. Bo stracą, dlatego że pracowali dla wydawcy, który świadczył dla PiSu usługi. Szanowni Państwo, bo to różne usługi były świadczone. Były świadczone usługi, no, czy powiem w ten sposób, no, takie pań, czy takie media, właśnie jak w, pol, w polityce .pl, sieci, to jest jedna grupa, fratria, jak media Tomasza Sakiewicza, jak Telewizja Republika, no to to jest osobna liga to oni po prostu, to wszyscy o tym wiedzieli, że to są po prostu propagandziści PiS, ich tam nie kojarzył z zawodem dziennikarza, to było oczywiste. Ale chodziło o to, że ta kasa szła też do Rzeczpospolitej, do Dziennika Gazety Prawnej, do RMF FM, do Expressu, czyli do mediów, do wirtualnej Polski, czyli mediów teoretycznie postrzeganych jako niezależne. Do Stanowskiego, do Stanowskiego i Mazurka. Który... Tak, do Stanowskiego i ten... Mazurka, do kanału sportowego. Tak. I to też jest tak, wiecie państwo, Krzysztof Stanowski oburzył się na umorzenie przez prokuraturę sprawy Tomasza Lisa, w która to umorzenie zostało umotywowane tym, że kobiety obciążające redaktora niewłaściwym zachowaniem, po prostu, że to się kwalifikowało tylko i wyłącznie na prywatne, że to jest przedawnienie, to jest 12 miesięcy, to znaczy one zarzucają, jak to był zarzut, Szanowni Państwo, niewłaściwego zachowania polegającego według skarżącej, czyli, że tak powiem, to jest relacja jednej strony, pocałowania w policzek wbrew woli i tudzież, dotknięcia ręką przez dziurę w dżinsach. To no, taką po... głupota, no trzeba przedmiast... na, na, nie dobrze, nie zakładając, że jest to relacja prawdziwa. To, tak. I teraz, I teraz o co, ale dlaczego o tym mówię? No bo oczywiście Stanowski nagrywa komentary do umorzenia Lisa, skrzętnie omijając występ dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, który generalnie opisał Sodomę i Gomorę w mediach. Szanowni Państwo, z całym szacunkiem dla sposobu zarządzania tygodnikiem Newsweek przez redaktora naczelnego, to jest to... Problem tych wszystkich dorosłych osób, które były razem z Tomaszem Lisem na tym pokładzie, Ringera X Pingera, jeżeli w to powinna być zaangażowana prokuratura, OK. Natomiast powiem szczerze, jeżeli ludzie, którzy predestynują do bycia nie wiem, korygu, korygującymi Polskę, mają, tak jak twierdzili niektórzy, do czynienia z mobberem, hamem, seksistą i tolerują to przez lata i nikt, i mało tego w dobie, kiedy wszyscy noszą przy sobie telefony komórkowe, nikt tego nie nagrywa, to nie wycieka do mediów. No, powiem Państwu, wiedząc o tym, jak to wygląda... Panowski re rechotał yy, i były tam różnego yy, wypowiedzi seksistowskie yy, przy Pandora Gate. No, no i, tak, no to on z kolei i, tam... Nie, z pokoju, bo to była, była wielka awantura. Bo, nie, nie. bo, bo, bo potracił reklamodawców. <laughs> tak. No. Jakoś dla siebie to... Ale to, szanowni Państwo, o co tutaj chodzi? Chodzi mi o to, żebyśmy, znaczy, żeby były zrozumiałe, jakby to powiedzieć, proporcje. Tak. Że panowie, którzy chcą być opiniotwórczym kanałem, w ogóle zignorowali wydarzenie, jakim były zeznania pana dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, którego który reprezentuje kancelaria Romana Giertycha, który po prostu przyszedł. To jest taki dokładnie skruszony człowiek mafii, który dokładnie opisał, jak to było: że ziobro ustawiał, ziobro decydował o tym, kto wygra konkurs. Ba, zanim ogłoszono konkurs, to Ziobro najpierw szedł, rozmawiał z zainteresowanymi i ustalał z tymi zainteresowanymi, jak ten konkurs będzie wyglądał, żeby oni go mogli wygrać. I wiecie, ja Państwo, to... dokumenty, oni A, się tak. tego bardzo boją. Tak. tak, ale to jest, wiecie Państwo, on też opowiada, jak już po przegranych wyborach, e, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości Ziobry robiło szkolenie dla nich. W jaki sposób mają zeznawać, żeby nie było z tego syfu? Wiecie Państwo, to jest znaczy moment, w którym w Ministerstwie Sprawiedliwości, ja się, wiecie Państwo, to ja się. Czuję, czuję się tak, jak ja słyszałem kiedyś takie rzeczy, że w jakichś tam sądach działały nielegalne kopalnie bitcoinów. To wiecie państwo, jeżeli... Dlaczego ja się ty, takimi rzeczami denerwuję? No bo jeżeli. W sądzie administracyjnym. Janku przypominam, że to jest niezwykle ciekawy wątek. Ja bym to jednak łączył z tym, że Schmidt tam był w tym, stole To były inne sądy, ale ten budynek to niezwykle ciekawa sprawa. Jest, wiesz, kopalnie bitcoinów są niezwykle ciekawe mi tak jak wiesz, różne są metody wynagradzania służb i, 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 i przez służby e, różnych, różnych, różnych ludzi, także ja bardzo ostrożnie na ten temat będziemy się rozmawiać. Tak. No dobrze. Szanowni Państwo, e, to na koniec. E, jeszcze raz historia bez cenzury. E, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. E, Tutaj jeszcze, szanowni państwo, mi nie parę ciekawych tytułów. Seksualne niewolice Stalina o tym, jak Związek Sowiecki rozwiązywał problem braku dostępności kobiet na froncie. Jak, szanowni państwo, jest tutaj też historia końca świata tyranów. Jest, szanowni Państwo, opowieść. O tym, jak jednym z najpotężniejszych w drugiej RP generałów został ginekolog. Podnóżek Pisuckiego Jestem koniem ujeżdżanym przez marszałka Pisuckiego Tak mawiał o sobie ostatni premier II Rzeczypospolitej, Felicjan Sławoj Składkowski. Szanowni Państwo, facet którego. E, mamy w historii e, dzięki wpisał się na trwałe dzięki Sławojkom, czyli e, projektem cywilizacji. Tak, <laughs> no bo on miał projekt cywilizacyjny, szanowni państwo, to się nie ma co śmiać. Tak, tak wyglądała przedwojenna Polska. Ten projekt cywilizacyjny polegał na tym, żeby Polakom pobudować toalety zewnętrzne na zewnątrz kamienic i domów, żeby mieli gdzie w sposób cywilizowany załatwiać potrzeby. I to właśnie były słynne sławojki. I tak już wiele osób używa słowa sławojka, nawet nie wie skąd to jest. No to tłumaczymy. Od generała Sławoja Składkowskiego polecam w najnowszym historii bez cenzury. Ja jeszcze przypominam, że jest książka pani Izabeli Pek. Szanowni Państwo, Noce z Dudą, książka, która opowiada o trwającej trzy lata burzliwej korespondencji byłej modelki i głowy państwa, która najwidoczniej w świecie żyła w tak wielkim poczuciu szczęśliwości, że nie miała po nocach nic innego do roboty, niczym się nie musiała martwić, tylko po prostu korespondowała sobie z panią Izu. I pamiętajmy, że to nie była jedyna, jedyny obiekt, Zainteresowań i uczyć pana Andrzeja Dudy. Tego było więcej. Wspomnimy tylko o Ruchadło Leśne i Seba z Radochleba, którzy to co to oczywiście takiem bardziej jaskrawe tego, tylko trzeba wiesz, już między tymi tematami, jak, jak dlaczego rakieta przez przespół Polski, to trzeba się skonsultować właśnie z Sobą Stradochleba, a on tak. wyjaśni prezydentowi jak to wygląda. Tak, 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 to jest, bo to jest, Szanowni Państwo, bo dzięki, to, dzięki temu to, ja powiem tak. A ruchadło właśnie to tematy społeczne, Janku, bo drażliwe tematy społeczne tam, tam prezent poruszał. A co to w ogóle wiesz, bo to dokładnie, bo to już jak patrzysz na, na tytuł, to już wiesz o tym, że to są wyczucie. Nie tłumaczyło mu ruchadło że można ułaskiwić pedofila, bo to nie jest tak. Wiadomo, że fundusz sprawiedliwości nie działa, a z tego funduszu można by pomóc tej, tej, tej rodzinie, ale to nie na to fundusz. Fundusz był po to, żeby zorientować się, czy mogą sobie kupić domy. No to nie no. A, pa, a pan panie Chowownia, niech... niech Pan dalej e, mówi, że dosyć polaryzacji. Nie, nie trzeba. Trzeba się godzić. E, tak. Make love no war, tak. Ale to, to ci raczej pana przeciwnicy mówili, bo pan pan jest bardziej z tych sukienkowych, ale to przepraszam. E, szanowni Państwo, teraz do Jarosława. E, panie Jarosławie, panu Jaryso po 17.30. No łaska pańska na przym koniu jeździ zresztą jest taki tytuł jednego z e, e, materiałów w Onecie. I wie Pan, to prawda, bo tak stawiał Pan na Kurskiego, stawiał Pan na Wojsika, na Kamińskiego i patrzy Pan, że tam się robi cztery litery. No wie Pan, no to, to co prezydenta najbardziej interesuje, prawda, jeżeli chodzi o tematy, prawda, jak się dostanie władzę. To w związku z tym pan teraz doszedł do wniosku, że coś nie jest tak na no Kamińskiego, przywitano w ten sposób, że no, gdzie ma być, powiedziano mu dokładnie, i że jest pod ochroniarzem w, w Lublinie. Wąści też słabo wygląda, bo pan wie, no wąsik to jest wąsik, no co Wąsik może sam Pan widzi, jeżeli chodzi o ten potencjał intelektualny Wąsik, wąsik umiał krać benzynę z stacji benzynowej i, i podsłuchiwać i, i mieć koło z siebie dużą, duże, duże ręczniki papierowe, bo one są niezbędne przy podsłuchiwaniu, szczególnie w nocy. No i teraz pan rozumie, że musi pan mieć odrobinę tej elity intelektualnej i pan tego biednego profesora Karskiego z powrotem Pan go wynurza. Bo pan go zadłużył, teraz pan go wynurza. No jeżeli pan sądzi, że to pana działania dla pańskiego elektoratu będą zrozumiałe, to powiem panu, że raczej nie. Ale ja się z tego cieszę. Pan daje wszystkim zielone światło. Pan jest rewelacyjny. Pan, pan naprawdę powinien w Rosji dyrygować ruchem drogowym. Pan by wszystkim dał zielone światło. Ja też. Do więzienia panu, panie Jarosławie. Do więzienia. No właśnie. A państwu do zobaczenia. A Jarosław do więzienia.